Drogi prosumencie, porozmawiajmy dzisiaj o ochronie inwestycji. O ochronie Twojej inwestycji w rzekomo Twoje panele fotowoltaiczne i rzekomo Twój inwerter sieciowy. Sytuacja wygląda tak, że to są Twoje panele fotowoltaiczne pod hasłem, że Ty je kupiłeś i to jest Twój inwerter sieciowy w związku z tym, że Ty za niego zapłaciłeś. I tyle. Twojego jest w tej instalacji tyle. Czyli nie ty decydujesz, czy możesz jej używać, nie ty decydujesz, kiedy jej możesz używać, ani nawet jak jej możesz używać. I żeby było śmieszniej, to wszystko możesz zmienić za mniej niż 1/10 kosztów, które poniosłeś już do tej pory, kupując tą instalację. Zainteresowany, to jedziemy. Średni koszt instalacji w zeszłym roku w Polsce to było około 28 tysięcy. Ja proponuję Ci zwiększenie przynajmniej dwukrotnie użytkowości Twojej instalacji za 2700 zaczynając. Ciekawe, czy się domyślasz, co Ci proponuję. Otóż ja Ci proponuję wyspę bezpieczeństwa i wyspę oświetlenia, jasności w morzu ciemności dookoła. Jeżeli masz panele z inwerterem on-gridowym dłużej niż 2-3 miesiące, to przekonałeś się, co się dzieje w momencie, kiedy nastąpi rozłączenie sieci energetycznej. Mało tego, jeżeli masz instalację powyżej pół roku, to przekonałeś się, co nastąpi, kiedy sieć ciągle jest, ale parametry, które w sieci, które umożliwiają pracę falownika, zostaną przekroczone. No co się wtedy dzieje? Zostajesz bez prądu ze swoich paneli. I ja uważam, że to świństwo, bo no, trochę to kosztowało. Mało tego, to nie tylko świństwo, bo zastanówmy się. 30% energii w Europie pochodzi z Rosji, tak? Ceny energii w tym roku wzrosną 80% i to jest oczekiwanie nie tylko analityków, ale również oczekiwanie społeczeństw Unii Europejskiej. Również polskie społeczeństwo przewiduje, że mniej więcej tak to będzie wyglądało. W związku z tym nie możemy liczyć, że ludzie wyjdą na ulicę, tylko po prostu skoro tak myślą, to jakby przyjmą, że no tak być musiało. Po trzecie, należy się spodziewać, jeżeli nie na wiosnę, to na pewno na jesieni już pierwszych planowanych blackoutów. No i po czwarte, i według mnie nawet najważniejsze, nie ma wsparcia dla systemu upustów. Co to znaczy? To znaczy, że egzekwowanie systemu upustów będzie mniej silne niż było do tej pory. Co ten człowiek w ogóle mówi i co to znaczy? Otóż, twój ukochany inwerter, jeżeli zdążyłeś się już o tym przekonać, to nie mówię nic nowego, ale może jesteś świeżym prosumentem, nie zdążyłeś się o tym przekonać. Twój ukochany inwerter, kiedy napięcie w sieci przekroczy 253 V, przerywa pracę. 253 V, moja sieć ma 230. Sieć ma 230 wtedy, kiedy jest zasilana z zewnątrz. Ale kiedy ty ją zasilasz od środka, jeszcze nie daj Bóg, nie tylko ty, ale kilku sąsiadów dookoła, to napięcie w sieci rośnie, no i w tym momencie przestajecie móc używać fotowoltaiki. I teraz ja pozwolę sobie pójść o krok dalej. Wyobraźmy sobie, że to ja miałem znajomego polityka, albo że to moja mama chodziła z mamą jakiegoś polityka do szkoły i to ja zostałem prezesem wielce ważnej spółki dystrybutorskiej z nadania tej czy innej partii. Otóż moje pobory i wartość mojego pakietu akcji, no i zadowolenie ze mnie jako prezesa, są wprost proporcjonalne do zysków, które przynosi moja spółka. I teraz zastanówmy się. Ja sprzedaję energię po 80 groszy wam, ale mogę kupić tę energię po 20 groszy od producentów albo odkupić od was w systemie upustu po 80 groszy minus 20%, czyli minus 16, po 66 groszy. Gdzie ja mam interes? Odkupować po 66 groszy, czy kupować po 20, maksimum 24 grosze? Proste? Więc ja nie mam interesu, żeby budować większą ilość transformatorów, żeby ta
to napięcie w sieci nie wzrastało tak, żebyś ty, czy ktokolwiek, kto jest producentem, mógł oddawać prąd do sieci. Nie mam po prostu takiego interesu. Mój interes polega na tym, żebyś ty nigdy tego prądu nie wyprodukował i mój interes jako prezesa, czy jako spółki dystrybutorskiej polega na tym, żebyś nie mógł mi tego prądu do sieci wepchnąć. W związku z tym te sytuacje, kiedy te 253 V są przekroczone, będą coraz częstsze. Ja od ludzi słyszałem, że zdarzyły się już w tym roku. Więc może warto. A rozwiązanie jest proste. I rozwiązanie jest tak proste, że nie to, że proste. Jest tak korzystne, że ja za diabła nie rozumiem, dlaczego nie wszyscy to robią. Otóż na AliExpressie są urządzenia nazywane inwerterami hybrydowymi, czyli to jest inwerter off-grid z ładowarką MPPT w okolicach od 1700 do 3500 zł. 48-woltowe to będzie istotne za chwilę. 48-woltowe, czyli moce 3 kW, 5 kW, niektórzy twierdzą, że 8, a do tego podchodziłbym ostrożnie. I teraz, co daje to nam jako prosumentowi? Otóż ten inwerter ma ładowarkę MPPT, do której można podpiąć string paneli do 500 V. Czyli w każdej z sytuacji, w której nasz prosumencki system przestaje pracować, w każdej z tych sytuacji możemy użyć tego inwertera i mieć energię w domu. Czyli przyjmijmy taki scenariusz. Wraży cyberzbrodniarze Putina, przerywają pracę polskich sieci energetycznych, no i zostajesz bez prądu. No wiadomo, taki inwerter od razu podejmuje pracę jako UPS i od razu zapewnia ci prąd w domu. No to jest jeden scenariusz, tak? I taki najprostszy, najłatwiejszy, rozumiemy po co to jest. Scenariusz numer dwa. Jest duża awaria energetyczna, czy właśnie kolejny numer cyberzbrodniarzy, prądu nie ma przez kilka dni, w tym czasie jest słońce. Ty swojego systemu on-grid w tym czasie nie użyjesz do niczego, ale możesz spokojnie przepiąć string paneli do inwertera hybrydowego i tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, on jest w stanie jednocześnie zasilać ci dom i jednocześnie ładować akumulatory. Czyli w ciągu dnia możesz używać energii z fotowoltaiki, która jednocześnie ładuje ci akumulatory i po to, żebyś miał energię na noc. I to jest druga sytuacja. Jest trzecia, najmniej fajna sytuacja. Jest ciemny, grudniowy dzień, słońca było tyle co nic, w związku z tym fotowoltaika ci czegoś nie naładuje, a awaria jest i tak. No, na to ja się zabezpieczyłem, ja mam generator. Super, super, że masz generator. A zastanówmy się, że nie mamy pewności, jaka w grudniu przyszłego roku po pierwsze będzie cena ropy, ale to nic, jaka będzie jej dostępność. Dlatego, że to też przestało być rzeczą pewną. I teraz, co pozwala nam zrobić taki hybrydowy inwerter? Otóż on pozwala nam zmniejszyć zużycie paliwa dla zapewnienia energii naszemu domowi. Jak? Przyjmijmy, że i ja, i sąsiad mamy takie same zużycia, obaj odpalamy generator. Generator pracuje pierwsze 4 godziny. U mnie ten generator zasila urządzenia w domu i poprzez inwerter hybrydowy ładuje nam akumulatory. Ja po 4 godzinach generator wyłączam, bo mam prąd w akumulatorach i mogę przez następny czas, czy to będą 2, 3, 4, czy cała noc, używać energii w domu, chociażby po to, żeby się nie zabić wstając w nocy do łazienki, a sąsiad albo będzie miał latarkę, albo jego z kolei generator będzie musiał pracować non-stop, co spowoduje kilkukrotnie większe zużycie paliwa. Prawda? Musimy zabezpieczyć naszą inwestycję, czyli to, żeby te kilkadziesiąt tysięcy włożone w panele fotowoltaiczne przyniosło nam zysk niezależnie od rozwoju sytuacji. I tutaj mamy taką możliwość, za naprawdę żadne pieniądze. Żadne to znaczy. Najtańszy 48-woltowy inwerter to jest 1700 zł. Porządniejszy to jest jakieś 2300, 2500, 2700. I
Najtańsze akumulatory to jest 250 zł sztuka akumulatora 100 amperogodzin, ale najlepsze możliwe akumulatory, czyli akumulatory głębokiego rozładowania AGM, za chwilę powiem czemu najlepsze, to jest około 600 zł za 100 amperogodzin 12 V, czyli 1,2 kWh za 600 zł. To jest znacząco drożej, ale po prostu tam jest dużo, dużo więcej ołowiu, grubsze płyty, dłuższe płyty i tak to wygląda. Dlaczego to są lepsze akumulatory niż litowo-jonowe? Bo są idiotoodporne. Ja nie nazywam cię w tym momencie idiotą. Chodzi o to, że każde urządzenie ma możliwość awarii. To jest liczone w procentach. Urządzenia elektroniczne mają całkiem dużą możliwość awarii. Urządzenia elektroniczne pracujące na dużych prądach jeszcze większe. Czyli te wszystkie systemy zarządzania bateriami, wszystkie systemy BMS, jest niebezpieczeństwo, że nie zadziałają. Przy bateriach litowo-jonowych mamy coś takiego jak thermal runaway, czyli jak bateria się nagrzewa, to bateria się nagrzewa jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej. Sama się nakręca do tego, żeby się grzać. O, gorąco, grzejmy się dalej. I w końcu następuje pożar, wybuch i no, różne niefajne rzeczy, które niestety bardzo wielu ludzi, w tym ja sam, bawiących się takimi bateriami, poznało, zobaczyło i się poparzyło. To nie jest fajne. W niedużej skali, w skali domu jest koszmarem. A tutaj nie potrzebujemy żadnego BMS-a. Żadnego BMS-a, powtarzam. Nie wierzmy w pierdoły opowiadane przez ludzi, którzy chcą z nas wyciągnąć kasę. Akumulator 12 V to w rzeczywistości jest 6 akumulatorów 2-voltowych. Nie ma między nimi żadnego BMS-a. Pracują w niezależnych kąpielach z kwasu, zupełnie od siebie niezależne. Są tylko we wspólnej obudowie. Jeżeli tam nie ma potrzeby żadnego BMS-a, to na zewnątrz również nie. Rozumiesz? Nie ma znaczenia, czy połączysz tych małych 2-woltowych akumulatorów 6 czy 12. 24 czy 48 sztuk. Nie ma znaczenia. Żaden BMS nie jest potrzebny. No i tym ołowiowo-kwasowym akcentem kończymy. Prosimy o subskrypcję, prosimy o lajkowanie, a jak się nie podobało, to prosimy o hejterski komentarz. Chociaż nie wiem, czy trzeba do tego zachęcać, bo sporo ludzi robi to bez zachęcania. Na razie.